Witam na kanale Telka 24. Zmieniliście prędkość internetu, a internet dalej Wam wolno działa. Może dlatego, że macie słabą kartę sieciową, która przepuszcza maksymalnie do 100 megabitów. Dlatego dzisiaj Wam prezentuję kartę od firmy Kabel. Tam jest to karta sieciowa do 2,5 gigabitów. Podłączamy do urządzenia przez USB typu C. Sprawdzimy tę prędkość na dwóch różnych urządzeniach, ponieważ jak tu zobaczyliście, tu musi być USB typu C w standardzie 3.0. Zobaczymy na dwóch moich laptopach, jakie prędkości osiągniemy, czy będzie prędkość powyżej 1 gigabita, czy okaże się, że akurat, że gniazda w moich laptopach też są za słabe. Dobrze, nie będę przedłużał, zobaczymy, jak w ogóle te urządzenie jest zbudowane, czy jest to wykonane dość solidnie, czy po prostu dość słabo. Jak widzimy, nie jest to dużych rozmiarów, jest to chyba z aluminium wykonane. Tu mamy gniazdo USB typu C, z tej strony mamy gniazdo Ethernet. Dobra, nie będę przedłużał, podłączymy to pod laptopa, zobaczymy, czy jakieś sterowniki wgrywać. Następnie wykonamy test na dwóch różnych stronach, jeśli chodzi o prędkości. Jedno to będzie, powiedzmy, speed test net, drugie to będzie akurat pro speed test, to będzie aplikacja. I na jednym i na drugim komputerze to będzie po dwa testy. Do tego trzeba pamiętać też o odpowiednim kablu Ethernet, żeby to też nie był najgorszej kategorii, tylko po prostu w miarę dobrej kabel. Ale o tym będzie później. Dobra, podłączam pod pierwszego laptopa, robimy test, zobaczymy, jaką prędkość osiągniemy. Tu powinno być niby do 2,5 giga, ale to zależy, jaką macie prędkość wykupioną u swojego operatora. Podłączyłem już kartę oraz przewód pod pierwszy laptopa. Jak tu możemy zauważyć, połączenie jest między urządzeniami do 2,5 giga. Sprawdzimy na przeglądarce test internetu. Tutaj zauważyłem, że firma SpeedTestNet ma aplikację. Pobrałem tą aplikację, później zobaczymy, czy jest w ogóle różnica między stroną a aplikacją. Najpierw wykonam test na stronie. Trzeba chwilkę poczekać, uruchomi się. Jak tu możemy wyczytać, w tej chwili jest 1,2 giga. Ping mamy około 2 milisekund. 1,3 wyszło. Jeśli chodzi o wyjście, mam prędkość do 300. 300 osiągamy. W tej chwili widzimy, jest 1,3. Na 300. Następnie skorzystamy ze strony speedtest.pl. Zrobimy test. Ja tam wcześniej testowałem na karcie, która jest wbudowana. Laptopa, to tam jest akurat setka. Tu mamy prędkość podobną, jak mieliśmy na speedtest.net. 1,3. Czekajcie, zaraz sprawdzimy tę aplikację, bo wiedziałem, że SpeedTest.pl ma swoją aplikację, ale też miałem na niej tej aplikacji sprawdzić, ale jak widzę, że akurat SpeedTest.net zrobił swoją aplikację, z ciekawości sprawdzę na ich aplikacji, już ją ściągnąłem na komputer, zainstalowałem, ale jeszcze nie sprawdzałem. Tu widzę, jest prędkość 1,2, średnia, tu mieliśmy 1,3,6. I zobaczymy teraz na aplikacji. Mam nadzieję, że to widać. Tam średnia wyszła 2, ping 2, 2 milisekundy, download 1,2, wyjście 300. A na aplikacji możecie zobaczyć, że jest spora różnica między aplikacją a stronami. Patrzcie, jest 2,1 giga prędkość. Za chwilkę sobie tą aplikację ściągnę na drugim komputerze, zobaczymy, czy będą podobne rezultaty. To jest akurat starszy laptop. Teraz sprawdzimy prędkość na nowszym laptopie, czy będzie podobnie. Może od razu sprawdzę najpierw na tej aplikacji, następnie na stronach, czy jest duża różnica. Bo w tej chwili, jak widzicie, jest dość duża różnica między aplikacją a przeglądarkami. Czy wiadomo, przeglądarki mają swoje jakieś tam dziwne, pewnie poinstalowane rzeczy w sobie, które po prostu ten internet nam przekłamują testy. Możemy zobaczyć, jedna strona 1,2,
druga strona 1.3, tu speed test, aplikacja 2.1, jeszcze raz sprawdzimy, czy to po prostu był błąd statystyczny, ping 2 milisekundy, prędkość poniżej, powyżej 2 giga, czyli na razie karta robi swoje i tu tylko 300. Dobra, ściągam aplikację na drugi komputer, sprawdzam na drugim komputerze, czy tak samo będzie. Dobrze, teraz podłączyłem pod drugi komputer naszą kartę. Jak widzisz, dalej jest 2,5 giga. To już jak mam otwartą przeglądarkę, sprawdzimy. Najpierw speedtest.pl. Tu jak widzicie, nowszy komputer, już lepsza przeglądarka, pokazuje w tej chwili już 2 giga. Czyli jak widzicie, ta sama strona, dwa różne komputery, już mamy po prostu inne pomiary. Tu mam w tej chwili 2 i 2 na stronie. Tam było 1.3, jak pamiętam. Karta robi swoją robotę. No. 300 wychodzącego. Tam widzieliście, było 1.3 chyba, czy 1.2 było tylko. Teraz wejdziemy na stronę speedtest.net. Niech nam sprawdzi. Też prędkość jest ponad 2.3. Czyli jak widzicie, jak macie starszy komputer, lepiej ściągnijcie aplikację, ona wtedy po prostu bardziej zoptymalizowana ma prędkości. Przy nowszych komputerach za bardzo tego nie widać, ale jak widzicie, jak wiatraki zaczęły szumieć, czyli procesor oraz reszta zbołów działa na wyższych obrotach. 2.2. I zobaczymy teraz aplikację speedtest.net. Ping 2. Też prędkość 2.3, czyli taka mała karta, nie wiem, czekaj, postaram się wam ją wyostrzyć. Taka mała karta pod USB typu C. Spokojnie mogę wam polecić. Moje testy przeszła. A byłem ciekawy, bo właśnie mówię, ja sobie wziąłem sobie internet do 5 giga. Na Wi-Fi mi chodzi koło 1 giga, mimo że ja mam w komputerze Wi-Fi 7, ale niestety router operatora jest w standardzie Wi-Fi 6. Po kablu do 1 giga mi chodziło. Teraz właśnie kupiłem sobie taką kartę CableTime. Kabel Ethernet też nowszej kategorii i jestem w tej chwili w pełni zadowolony z prędkości na moim komputerze. Będą się po prostu filmiki dla was szybciej wysyłały oraz szybciej będą się różne rzeczy ściągały. Dobrze, jeśli wam dzisiejszy test się podobał, dajcie łapkę w górę. Piszcie komentarze, co sądzicie o tych kartach pod USB typu C. Według mnie warto, jestem wręcz zadowolony po tym teście dzisiejszym. Wcześniej nie testowałem, bo byłem ciekawy, jakie będzie moje w ogóle podejście do tej karty. Myślałem, że będzie tak jak wcześniej, patrzyłem właśnie na tym starym laptopie 1.3. A tu widać, że jednak operator daje większe prędkości. Niedługo będzie test przy dwóch razem komputera podłączony. Zobaczymy, czy uda mi się wyciągnąć więcej niż 3 giga z tego routera, bo mam prędkość do 5.